Cześć, jestem Hubert. Pokażę Wam, jak rozwiązać proste zadanie z procentów. Najpierw obliczamy cenę po pierwszej podwyżce. To jest cena po podwyżce drugiej. Jest to 120% ceny po podwyżce pierwszej. Układając taką proporcję, wyjdzie nam coś takiego. Dokonujemy skrócenia. Otrzymujemy 1 i 22. Po wyliczeniu wynikiem jest 220. Jest to cena po pierwszej podwyżce. Następnie układamy drugą proporcję. Cena po pierwszej podwyżce jest to 110%. Y 100%, czyli cena pierwotna. Układamy proporcje, skracamy, otrzymujemy 21. Po obliczeniu otrzymamy wynik 200. Dziękuję za uwagę i zapraszam do rozwiązania kolejnego zadania.